Dobry wieczór. 12 lutego, dzieje się w Piotrkowie Trybunalskim i okolicach. Zaczynamy skrót najważniejszych wydarzeń minionego tygodnia. Niedziela 5 lutego. Do groźnego pożaru doszło w Sulejowie około godziny 3.40 nad ranem. Zapalił się wielorodzinny budynek mieszkalny przy ulicy Piotrkowskiej. Ogień rozprzestrzenił się na dużej części poddasza. Mieszkańcy budynku zostali na czas akcji Straży Pożarnej ewakuowani. Poniedziałek 6 lutego. Kolejny dzień z pożarem w Sulejowie. Około 3 w nocy strażacy zostali skierowani do pożaru drewnianego budynku gospodarczego na ulicy Częstochowskiej. Akcja zakończyła się przed godziną 5 nad ranem. Bogdanów, gmina Woda Krzysztoporska. Około 3 w nocy doszło do wypadku auta osobowego. Autem jechały dwie nietrzeźwe osoby. Samochód wpadł w poślizg i przewrócił się. Sulejów. Przed godziną 16 na ulicy Piotrkowskiej doszło do zdarzenia drogowego. Samochód ciężarowy najechał na tył auta osobowego. Kierowca ciężarówki nie zachował należytej ostrożności. Wtorek, 7 lutego. Na ten dzień przypada Dzień Bezpiecznego Internetu. Właśnie we wtorek wręczono nagrody zwycięzcom konkursu komputerowego pod tytułem Nie przemocy w sieci, organizowanego przez Ośrodek Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim. Czwartek, 9 lutego. Do piotrkowskiego magistratu wpłynął wniosek dotyczący zamiaru przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta Krzysztofa Chojniaka. W Sulejowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Piotrkowskiego w piłce siatkowej w kategorii dziewcząt i chłopców w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej rocznik 2008-2009. Przed godziną 22 w Piotrkowie Trybunalskim doszło do wypadku na skrzyżowaniu ulicy Sulejowskiej i Kleszcz na Wierzejach. Zderzyły się dwa samochody osobowe. W wyniku wypadku trzy osoby zostały ranne. Piątek, 10 lutego. W hali sportowej w Wolborzu odbyła się piąta konkurencja, którą był badminton w ramach 22. Spartakiady Władz Samorządowych Powiatu Piotrkowskiego. Sobota, 11 lutego. W hali sportowej w Wolborzu odbył się trzeci sołecki turniej w badmintona o puchar burmistrza Andrzeja Jarosa. Oficjalne wyniki z tego turnieju na Facebooku gminy Wolborz. Na dziś to wszystko. Dziękuję za uwagę. Na kolejny skrót wydarzeń zapraszam już w najbliższą niedzielę. Dobranoc.